Znaczy, prawda jest taka, że Rosja nie dotrzymuje żadnych porozumień i w tej chwili, ponieważ najwyraźniej przegrywa wojnę na Ukrainie, weszła w stan, powiedzmy, wysokiej desperacji. Czy pana zdaniem Rosjanie rzeczywiście są już na tyle nieprzewidywalni i ich działania są już na tyle lekkomyślne, nazwę to w sposób delikatny, że my powinniśmy obawiać się jakiejś awarii, jeżeli chodzi o tę największą elektrownię atomową w Europie? No niestety nie jest to wykluczone. To jest część całej polityki szantażu nuklearnego Federacji Rosyjskiej w stosunku do właściwie nie tylko Ukrainy, ale i całego świata. Łącznie z tematem, który już parę razy poruszali kremlowscy politycy, czyli po prostu też uderzeniem nuklearnym. Teraz, skoro na razie ten temat trochę został wyciszony, być może ze względu na stanowisko Chin, Indii i innych krajów na spotkaniu G20 na Bali, no to teraz się zaczyna gra w elektrownię jądrową, którą Rosja usiłuje zająć, kontrolować i która jest częścią planu rosyjskiego opanowania terenów całego Donbasu. No nie jest to skuteczne, ponieważ im się to nie udaje. Natomiast ponieważ im się to nie udaje, więc grożą, czy właściwie nie tyle grożą, ile realizują swój plan szantażu nuklearnego. Pojawiła się jeszcze inna opcja związana z tym, że Rosja twierdzi, Białoruś twierdzi, że szykowane są akcje prowokacyjne w stosunku do nuklearnej elektrowni atomowej na Białorusi, którą rzekomo sytuację krytyczną mają spowodować Polacy, polscy prowokatorzy i prowokatorzy z NATO. Tylko pytanie teraz, panie ambasadorze, czy w ogóle jest możliwe w obecnej bardzo napiętej sytuacji i napiętej tak naprawdę coraz bardziej z dnia na dzień, żeby obie strony, czyli Ukraińcy i Rosjanie, byli w stanie w ogóle cokolwiek uzgodnić i wdrożyć w ogóle, jeżeli chodzi o tę strefę bezpieczeństwa wokół elektrowni? To jest raczej mało prawdopodobne. Niestety, prawda jest taka, że Rosja nie dotrzymuje żadnych porozumień i w tej chwili, ponieważ najwyraźniej przegrywa wojnę na Ukrainie, weszła w stan, powiedzmy, wysokiej desperacji i jest w stanie wykonać ruchy, które no, są rzeczywiście nieprzewidywalne. A pana zdaniem rzeczywiście możemy dziś postawić tezę, że Rosja tę wojnę przegrywa? Tak, Rosja przegrywa tę wojnę. Rosji się nie udało zająć Kijowa w 3 dni, jak pamiętamy. Nie udało się wygrać wojny o Charków. Nie udało się skutecznie zająć Chersonia, który w tej chwili niedawno został przez armię ukraińską wyzwolony. No to trudno mieć tu jeszcze złudzenia, że Rosja tę wojnę wygrywa.